Po pierwsze, pan minister Macierewicz razem z panem senatorem Alfons Marcello D'Amato, byłym senatorem, w tej chwili lobbystą koncernu Lockheed Martin, który produkuje śmigłowce Black Hawk. Obaj panowie byli prezesami organizacji Friends of Poland. Która, której strona internetowa w tajemniczy sposób zniknęła z internetu, a w każdym razie zniknęły zamieszczone na niej treści. Można tam teraz przeczytać oświadczenie, że Franców Poland nigdy nie było organizacją, było tylko stroną internetową. To jest bardzo dziwne, że strona internetowa może mieć prezesów. Jak również byli tam, były tam też inne władze, inni funkcjonariusze. Tak się składa, że byli to w większości członkowie firmy pana Damato. Poza tym pan Damato został wynajęty w kwietniu przez Polską Grupę Zbrojeniową, żeby lobbował na jej korzyść i żeby pomagał polskiej stronie w przygotowaniu szczytu NATO w Warszawie, który odbył się w lipcu. W związku z tym pan Damato dostaje co miesiąc, a właściwie firma pana Damato dostaje co miesiąc 15 tysięcy dolarów na koszt polskiego podatnika. Są to związki dość bliskie, tak jak widać, i e, także pieniężne, chociaż przez pewien czas niepodawane do wiadomości publicznej. Można nawet powiedzieć, że w, intensywnie ukrywane, w momencie, w którym zniknęły treści ze strony internetowej Franców Poland. Ale można przypuścić, że te związki są starej daty. Jeszcze w latach 80. senator Damato. Kontaktował się z polonijną organizacją antykomunistyczną POMOST, której jednym z liderów był Janusz Subczyński. Janusz Subczyński później został też głównym liderem tej organizacji. Organizacja na przykład dawała instrukcje senatorowi, jak ma wystąpić w Senacie w pewnej sprawie dotyczącej traktatu jałtańskiego i krajów komunistycznych. I tak się składa, że przywódca tej organizacji właśnie Janusz Subczyński przez 15 lat co najmniej był biznesowym wspólnikiem Antoniego Macierewicza w jego firmie Dziedzictwo Polskie, która wydawała pismo Głos, pismo, którego redaktorem naczelnym był Antoni Macierewicz. Więc tych powiązań jest bardzo dużo i niektóre z nich są bardzo mocne. W związku z tym trudno nie przypuścić, że jest jakiś związek tutaj między tym, że Panda Mato, z którym minister jest tak mocno powiązany, oficjalnie i otwarcie lobbuje dla koncernu Lockheed Martin, który produkuje Black Hawki. Panda Mato w tym roku wziął 70 tysięcy dolarów za ten lobbying od producenta Black w zeszłym roku 120 tysięcy dolarów więc trudno jest przypuścić, że nie ma żadnego związku między tym, że pan Damato i pan Macierewicz tak dobrze się znają, a tym, że minister Macierewicz nagle w sposób katastrofalny dla naszych relacji międzynarodowych i biznesowych zerwał e, negocjacje z Francuzami w sprawie zakupu śmigłowców Karakal i wybrał właśnie Black Hawki. Jest e, oczywiście e, można usłyszeć komentarze takie, że yy, według których tego rodzaju decyzje podejmowane są na wyższym szczeblu, że to są decyzje strategiczne i że lobbysta taki jak pan Damato może co najwyżej kręcić się przy takim interesie, żeby uszczknąć dla siebie trochę pieniędzy i od jednego kontrahenta, i od drugiego, co jak widzimy robi. Co jest oczywiście nieetyczne, nawet z punktu widzenia dość specyficznej etyki zawodowej lobbingu, etyki zawodowej tej profesji, jaką jest lobbying. Ale tak się składa, że pan senator Damato jest człowiekiem niezwykle wpływowym, ponieważ on nie tylko lobbuje dla koncernów u polityków, on także jest uważany za jednego z najbardziej skutecznych fundraiserów, czyli zdobywców. Dotacji dla polityków. On od firm i osób bogatych zdobywa pieniądze dla polityków na ich kampanie wyborcze. I tutaj, znowu, on pod tym względem, można powiedzieć, przekracza wszelkie bariery. Jest wojującym republikaninem, ale zbiera także dla demokratów, kiedy najwyraźniej mu się to w jakiś sposób opłaca. Jest człowiekiem ustosunkowanym na wszelkie możliwe sposoby. Prasa amerykańska od lat e, donosi o jego licznych powiązaniach z mafijnymi rodzinami Gambino, Genovese i Lucchese, czyli z sycylijską mafią z Nowego Jorku, a e, New York Post i inne źródła donoszą także o jego powiązaniach z mafią rosyjską w Nowym Jorku. Sam Kislin, który nadzorował pranie pieniędzy rosyjskiej mafii w, w Nowym Jorku, był jednym z... Ze sponsorów kampanii wyborczej senatora Damato. Tu warto zauważyć, że senator Damato jest też w bardzo bliskich e, stosunkach, a w każdym razie ma bardzo wiele licznych powiązań z Tomasem Reni, e, który, który jest e, z Rennie, dyrektorem e, The Bank of New York, teraz The Bank of New York Mellon, który to bank w latach 90. był główną pralnią pieniędzy rosyjskiej mafii, rosyjskich oligarchów i rosyjskich polityków w Nowym Jorku.